lights, flashing cars, flashing bright, flashing stars. Living my life to a standard, $200 bottle is the answer. Some of my nice lights were scared too. As much as I love it, I just had to. All my game, all my sound, all the state going wild. Kevin, cześć. Na ostatnich materiałach nawet się nie przedstawiłem. Tak więc ja mam na imię Łukasz, znajomi mówią do mnie Kleko. Relacje ze spotkań syndykatu spotkały się z bardzo fajnym odbiorem z waszej strony, więc pomyślałem sobie, że na tym kanale pokażę wam trochę więcej moich przygód z bawarkami niż tylko relacje z takich eventów. Jeśli jeszcze nie zostawiliście suba, a lubicie bawarską klasyczną motoryzację i nie trafiliście na ten kanał z przypadku, to gorąco zachęcam, żeby tego suba zostawić, bo będziecie mogli tutaj zobaczyć, myślę, że kilka fajnych, ciekawych projektów. Oprócz materiałów z E34 będziecie mogli zobaczyć na przykład relacje z prac nad tym autem. Jest to BMW E21, które jest z 1978 roku i jest całkowicie kompletne. Tylko jakby ktoś o nim zapomniał. Ale więcej o nim opowiem w oddzielnym materiale. Kolejnym autem, które może przekona was do zostania ze mną na dłużej, jest auto, z którego pochodzi właśnie to wnętrze. Nie będę może zdradzał, jakie to jest auto, ale ci, którzy znają się trochę na marce, będą wiedzieć, jaki to jest model. Ale koniec spoilerowania, może teraz więcej o tym, co dzisiaj chcę wam pokazać. Na ostatnim syndykacie stwierdziłem, że wnętrze mojego S4 lekko odbiega od topowych projektów z syndykatu. Więc wyjeżdżając stamtąd, od razu pomyślałem, że coś trzeba z tym zrobić. Na jednym z forów poznałem Wiktora, którego wy znacie pewnie bardziej jako Bawarczyka za górze. Dzisiaj jedziemy moje wnętrze odebrać. Przy okazji zabieramy wcześniej prezentowane wnętrze, które jak widać trochę jest zmęczone życiem, ale wiem, że Wiktor zrobi je tak, jakby wyjechał prosto z fabryki. Pakujemy się i w drogę. Cześć, mamy dzisiaj kolejny dzień i po blisko 300-kilometrowej podróży i cierpliwym oczekiwaniu odbieramy dzisiaj od Bawarczyka wnętrze do mojej Bawary. Cześć! Kiedy i jak to wszystko się zaczęło, ta cała zajawka z hotelami i renowacją wnętrz? Zaczęło się bardzo przypadkowo. Będąc na studiach, szukałem samochodu dla siebie. Przypadkiem znalazłem BMW 34, bo po prostu mieściło się w kryteriach cenowych, jakie sobie gdzieś tam ustaliłem. Miało być do 5000 w automacie, tak sobie do jeżdżenia po mieście. No i oczywiście, jak to BMW-iarz jeszcze nieświadomy, zacząłem szukać jakichś rzeczy. Chciałem sobie wymienić welur właśnie na skóry. Dało się znaleźć biały, fajny zestaw. Pojechałem z tatą go odebrać z Warszawy. No ale były wyjechane, bo to ten jasny taki kolor Silver Grau Hell. No i zacząłem czytać, czy może obszywać, czy malowanie.
padło na malowanie z racji tego, że jest znacznie bardziej opłacalne. No, znacznie taniej wychodzi niż szycie. Oddałem to do detailingu, który miał piękne zdjęcia na stronie, efekty przed i po, od razu już kupiony. Pierwszego dnia po odbiorze padał deszcz, usiadłem, przylepiłem się do foteli. Nie mogłem praktycznie się od nich oderwać. Następnie po licznych poprawkach, gdzieś tam pasów nie przykręcili, różnych rzeczy, pomalowali te tutaj plasticzki wokół zagłówków też w kolor, no bo przecież taśma jest bardzo droga papierowa. Zacząłem czytać, jak to zrobić, żeby to było jakoś bardziej trwale, żeby to tak nie denerwowało w użytkowaniu. I zacząłem poprawiać sobie te fotele. Wyszło to. Później gdzieś tam zrobiłem jakimś znajomemu, później tacie we 46. No i tak się zaczęło. Tu jakieś gdzieś tam kupiłem, te w końcu sprzedałem ze swojego samochodu, bo znalazłem tam elektryczne. No i tak się to zaczęło kręcić. Jedno z drugim się zaczęło robić, gdzieś tam zaczęło się to kręcić. No i tak jestem tu, gdzie jestem. Dawno to było? 2019. No to można powiedzieć, że nie tak długo, w sumie dzisiaj mamy 2023, więc... Czasowo nie tak długo, ale w ilościach myślę, że już dawno. Od tamtego czasu trochę tego już się przerobiło. A na samym początku skąd w ogóle czerpałeś wiedzę, jak to zrobić, jak to rozpróć, zszyć, jak pomalować, czym? Na początku z forów jakichś tam tapicerów, czym się różnią różne skóry, przez różne takie szkolenia. Na zasadzie, jak pigmentować skórę, czym się różnią dane gradacje skóry. Sam, no i przede wszystkim praktyka, czyli próbowałem robić te różne skóry, malować, żeby wiedzieć, jak ją przygotować przede wszystkim pod to, żeby to wszystko się trzymało i też nie było w dotyku jakieś plastikowe i sztuczne, bo to też nie o to chodzi, żeby te fotele ulepić z rzeszpachli. A te materiały jak farby, skóry i tak dalej, to skąd bierzesz? Bo ja mówię, akurat... że moje skóry są jak oryginalne. Tak, tak. Ja akurat bazuję na firmie Color Look, na linii Professional. Jeśli chodzi o skóry do wszywania, to są to dwojakie. Jeżeli chodzi o bizona, udało mi się kupić w Niemczech bele czarnego i beżowego, oryginalnego jeszcze. Także taki też poszedł do ciebie. Jest to nowa skóra, jednak taka jak używało BMW w tamtych czasach. Jeśli to jest do dostania jeszcze? Takie skóry? Jeszcze do dostania. Cena nie jest mała, ale warto to wziąć, nawet jeżeli się różni kolorem, zapigmentować ją przed uszyciem. I myślę, że to jest fajny sposób na naprawę takich foteli. Jeśli chodzi o jakieś Buffalo, czy na przykład nappę, która ma takie delikatnie większe ziarno niż nowe nappy, często też tnę tylne kanapy, żeby wszyć na przykład jeden element tutaj, ten boczny w sporcie, na skórę. Po to, żeby ta skóra była taka sama. To jest najważniejsze w Buffalo, bo to jest skóra nie do dostania nigdy w hurtowni, więc tam jedynie używka wchodzi w grę. A te wszystkie schematy oprzyć, jak poprowadzić nitkę, żeby to wyglądało zgodnie z oryginalnością. Tak jak tutaj powiedziałeś na jednym z filmików, które mi wysłałeś, że specjalnie musiałeś trochę się natrudzić, żeby zachować jednak to marszczenie. Tak, tak. Fotele Z34 charakteryzują się tym, że miały te takie widoczne marszczenia tutaj. Im lepiej zachowana skóra, tym bardziej widoczne. Jeżeli skóra się kurczy, jest sucha, to wiadomo, te marszczenia znikają. To bardzo dobrze widać na prospektach BMW, różnych reklamowych, takich jak te samochody wyglądały, jak były nowe. To było pomarszczone wręcz dziko. Więc robiąc coś na oryginał, warto zapamiętać, jak to wyglądało faktycznie, nie dodawać tam nic od siebie. Robiąc renowację foteli typu Sport Seats, warto też zwrócić uwagę na to, że te fotele składają się z paru części. Siedzisko, oparcie, wszystko jest tak jakby osobną gąbką. Tak więc robiąc takie fotele, warto jest je rozebrać, żeby siadając nie było tu odcięcia kolorystycznego, że jest to zrobione tylko po wierzchu. Także to jest bardzo ważne. No i niestety elektryka w tych fotelach to jest masakra. One zawsze nie działają, zawsze coś jest nie tak z linkami. Należy skracać pancerze, ponieważ linka jest metalowa, a ta
ten pancerz jest gumowy, to na przykład latem, wiadomo, metal się rozszerza, wychodzi to często z silniczka, no i mamy taki problem, że burczy silniczek, a regulacja nie działa. Tutaj wszystko przy okazji renowacji, zostały też wyczyszczone stelaże i każda regulacja została też przejrzana i naprawiona, także możemy się cieszyć takimi smaczkami jak wysuwane podłudzie, działający zagłówek. W tamtych latach taki feature na pewno robił kolosalne wrażenie, także udało się też doposażyć podłokietniki z komfortów. Przypomnijmy, że taką w te podłokietniki do tych foteli, ja już byłem raz u Bawarczyka. Tak. I to są podłokietniki, które wyjąłem ze swoich komfortów. Tak. Tylko były no troszkę w gorszym stanie, bo były troszkę popękane. Dzisiaj ich nie poznaję, to nie są moje podłokietniki. Nie wiem, co zrobiłeś, ale wyglądają jak nowe. Przy okazji robienia sportów, wiadomo, też robiłem te podłokietniki, żeby nie odstawały. Przerobiłem tutaj tylną osłonę, wyciąłem dziurę. I udało się doposażyć tak, żeby były w pełni funkcjonalne i działały. No i jest jeszcze grzanie. Jest grzanie, tak. Wcześniej nie miałeś grzania, te fotele trafiły się grzane, także... To w sumie wyszło przypadkowo, bo tak. Kupowaliśmy, to nie sądziliśmy, że będą grzane, tak? Tak, były zwykłe, manualne, ale grzane, także taki plus. Teraz są elektryczne, brakuje w sumie tylko pamięci do full opcji. No, ja na Ciebie trafiłem jakoś w roku 2020 na forum i tam podziwiałem Twoje projekty. I nigdy nie sądziłem, że kiedykolwiek będę miał okazję Cię poznać. I jakoś odezwałem się do Bawarczyka 3-4 miesiące temu, czy po prostu nie mógłby mi pomóc w znalezieniu mojego wymarzonego wnętrza. No i tak też zaczęliśmy razem szukać jakichś fajnych ogłoszeń na polskich, nie tylko polskich aukcjach, gdzie takie wnętrze mógłbym zakupić i przy pomocy Bawarczyka je odrestaurować. Razem z fotelami postanowiłem zmienić też boczki, bo ile moje boczki były w marszczonej skórze w niezłym stanie, tak były one malowane w oryginalny kolor pergament i ten lakier, ta farba powoli zaczęła już schodzić, a Bawarczyk zasugerował, że możemy też znaleźć fajne boczki na zagranicznych aukcjach. No i tak naprawdę to Ty przejąłeś pałeczkę w szukaniu. Gdzie je w ogóle znalazłeś? Fotele udało znaleźć się w Czechach u takiego mojego znajomego, od którego gdzieś tam kiedyś też udało się jakieś ciekawostki brać. Raz chodziło się o to, żeby znaleźć fotele poliftowe, bo raz, że wychodzą one takie w 540i. Druga sprawa, znaleźć je w kolorze pergament jest bardzo trudne i to byś musiał szczekać praktycznie może i latami. Przynajmniej rok, dwa, żeby się coś znalazło. A przy kroju poliftowym, czyli takim jak tutaj, mamy schowane nitki do wewnątrz i to nam pozwoliło zmienić kolor z szarego silver grau na ten kolor pergament bez inwazji takiej, żeby gdzieś tam przylewać nitkę farbą. Dodatkowo, tak jak chciałeś, żeby nie robić downgrade'u z elektrycznych foteli na manualne sporty, udało się gdzieś tam znaleźć w moich zapasach elektryczne stelaże, tak więc od razu się to przeswapowało na elektrykę, żeby ten zestaw był taki dopasiony. A boczki? Boczki są z mojego samochodu. Miałem je założone przez chwilę na swojej 535. Są to oryginalne boczki pergament. Derma jest niemalowana. Jedynie tam boczek kierowcy był w jednym miejscu naprawiany, ale to może przejdziemy do tego później. Czyli już nie ma możliwości, żeby lakier schodził? Nie ma, można szorować i nic się nie będzie działo. Myślę, że fotele przez siebie zrobione przypominają w 100% jakby wyjechały naprawdę z fabryki. I mam też nadzieję, że wnętrze, które dzisiaj do siebie przywieźliśmy, za kilka miesięcy odbierzemy też przynajmniej podobnym tonie, jak zrobione jest to. Bo tak. Z tamtym nowym też mi pomożesz. Pomogę, jednak tam będzie zupełnie inna sytuacja niż w przypadku w tym tych komfortu, ponieważ jest to Buffalo. Także tam malowanie klasyczne odpada, z racji, że jest to skóra anilinowa. Jednak będę starał się przywrócić jej ten naturalny taki kolor antracytowy. No po tym, co zobaczyłem dzisiaj po stanie tych foteli, jestem pewny, że dla Ciebie to będzie kaszka z mleczkiem, a ja będę zadowolony i wszyscy, którzy w przyszłości zobaczą wnętrze tamtego projektu, też będą podziwiali. No, udało się pomagać różnym samochodom. Jeśli chodzi o BMW 34, to od najmniejszych części jakieś tam malutkie zaślepki udało się robić, pigmentować do Alpiny Biturbo.
fotele do M5, czy 6, czy 8, do 540, 5 czy 5. Można powiedzieć, że każdy wariant BMW 34 gdzieś tam mógł przejść przez te moje ręce. Jeśli chodzi o kolorystykę i wykończenie foteli, to też myślę, że udało się robić wszystkie. Tam Buffalo czarnych, Havana brąz, po bizony w kolorze niebieskim, białym, beżowym, czarnym, także... Z tego co widzę, to jesteś podobnym fanatykiem BMW, jak ja, a nawet chyba jeszcze większym. A każdy fanatyk lubi rarytasy. Obstawiam, że gdzieś w swoich tutaj zakamarkach musisz mieć ich pełno. No, mam dziwne hobby, więc pokażę ci swoją piwnicę. No i to jest mój pokój tajemnic. Tu są rzeczy, które gdzieś tam trzymam dla siebie, do moich projektów. To wnętrze trafi do mojego 535 w lekko zmienionej formie, bo tak jak widzicie jest ono manualne, ale mam już naszykowane tam dwa stelaże elektryczne z pamięcią dla kierowcy pamięć i pasażera. Znaczny smaczek, na który wiele osób poluje, czyli lodówka w tylnej kanapie. I co ciekawe, udało ją się znaleźć dokładnie w tym beżowym kolorze, żeby sobie jeszcze utrudnić bardziej życie. To jest też rzadki środek. To jest wnętrze z M5, całe Buffalo. Czteroosobowa wersja, grzana kanapa, sporty elektryczne i w bardzo dobrym stanie jeszcze. Też troszeczkę nawet marszczenia się uchowały. Fotele są w całkowicie w oryginale, jedynie po takim odżywieniu, żeby wydobyć ten kolor szwarc ze środka. Obok też jest ciekawe wnętrze, bo kto 34 ma, ten wie, że brązowe skóry znaleźć jest bardzo ciężko. Jest to środek właśnie, który był oryginalnie w mojej 535 i który wyjąłem na rzecz włożenia tego. To są bardzo ciekawe rzeczy mojego znajomego, którą też właśnie będę składał środek. Wnętrze z indywiduale japońskiego. Boczki całościowo wyszyte w skórze poliftowe z chromowanymi klamkami. Oczywiście tunel środkowy, schowki, wszystko jest w skórze, w brązie. Także takie smaczki, można powiedzieć, nie do znalezienia. A tu dla odmiany też taki boczek z indywiduala, tylko w kolorze takim zielonkawym. Też myślę, temat bardzo rzadki, żeby to było wszystko tutaj w skórze. I on też był sprowadzony z Japonii? Ten był sprowadzony z Bahrajnu. Także cały zakątek świata. Jak sami widzicie, można mieć bzika na punkcie BMW, tak jak Mago Bawarczyk. I o to wszystkim chodzi. Nie chodzi tutaj, żeby siedzieć w garażu przy aucie i mordować się. Poznawanie też ludzi z podobną pasją, to jest mega fajne w tym wszystkim. Dzięki ci bardzo za dzisiejszą wizytę, za odrestaurowanie tego wnętrza. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz. Chociażby jak będę odbierał wnętrze do... Fajnie, że mogłem pomóc i że będzie kolejna E34 dopieszczona z jakimiś tam smaczkami i rarytasami. No i przede wszystkim, że ciebie to będzie cieszyć, także... Jak najbardziej. A my widzimy się, jak już dojedziemy do Rawy i pokażemy wam, jak prezentuje się 540 właśnie z wnętrzem od Bawarczyka.